Dzień dobry, witam na kanale Król Kartonu, na kanale, na którym luźno rozmawiamy o tematyce opakowań kartonowych, ponieważ dostaję od Was dużo pytań na temat, jaki budżet należy mieć do rozpoczęcia własnej działalności i produkcji opakowań kartonowych, ile trzeba mieć, aby to w ogóle miało sens. Postanowiłem nagrać o tym dzisiejszy odcinek i właściwie dlatego, że nie ma jakiejś tam konkretnej kwoty, którą mógłbym Wam podać, jaką należy mieć, żeby rozpocząć działalność produkcji opakowań kartonowych, mniej więcej chciałbym Wam przybliżyć, ile trzeba mieć na same maszyny do produkcji tych opakowań. Ponieważ mamy różne rodzaje tych opakowań, w dzisiejszym odcinku skupimy się na maszynach do produkcji tylko i wyłącznie opakowań klapowych. I tutaj też należy wziąć pod uwagę, że to są oczywiście moje wszystkie opinie, mój własny jakiś tam podział, który za chwilę zobaczycie, i też tylko i wyłącznie nowe maszyny, ponieważ jak wiecie z poprzednich odcinków, ja jakby na używane maszyny nie polecam patrzeć. Zaczynamy dzisiejszy odcinek i teraz tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli chcecie produkować opakowania kartonowe, musicie mieć do tego jakiekolwiek maszyny. I ja to lubię dzielić to w taki sposób, czyli na maszyny ręczne, na maszyny półautomatyczne i na maszyny automatyczne. I teraz tak, zaczynając od maszyn ręcznych. Takie maszyny ręczne mają swoje plusy i minusy, no jak zresztą każde maszyny. I może zanim powiem o cenie, na razie podam, jakie mamy plusy i minusy tych maszyn ręcznych. Czyli trzeba kupić kilka maszyn. Maszyny ręczne charakteryzują się tym, że żeby wykonać wszystkie operacje bigowania, szczelinowania, no trzeba po prostu tych maszyn kupić minimum dwie. A co za tym idzie, musimy mieć więcej miejsca na naszej hali produkcyjnej. Czyli musimy pamiętać o tym, że nie tylko mamy tam wstawić maszyny, ale również musimy mieć miejsce na naszą tekturę oraz na jakiś gotowy wyrób. Dużym minusem maszyn ręcznych jest to, że nie wykonamy jakiejś tam optymalnej ilości opakowań na tych maszynach. Wszystkie operacje, praktycznie wszystkie operacje wykonujemy ręcznie. Jest to wolny proces, a jak wiadomo, im więcej opakowań wyprodukujemy w ciągu godziny, tym lepiej właściwie dla nas. Większy zysk po prostu. Dobrze jest mieć do tych maszyn dwóch operatorów i tutaj już wyjaśniam dlaczego. Ponieważ jeden operator będzie wykonywał czynności na jednej maszynie, już przygotowywał dla drugiego operatora te formatki arkuszy, powiedzmy będzie je bigował lub docinał, a drugi operator może w tym czasie właśnie wykonywać wykrawanie na wykrawarkach i dzięki temu jako tako szybciej będzie to wszystko szło. Jeżeli tutaj nie chcemy kupować kilka maszyn, tylko jeżeli będziemy się upierać, że chcemy jednak jedną maszynę, czyli tylko i wyłącznie tą naszą wykrawarkę szczelin, to musimy zamawiać przebigowane już formatki arkuszy. Oczywiście producent tektury chętnie nam przebiguje te arkusze, nawet w cenie tego arkusza, lecz trzeba pamiętać, że wtedy nie dotrzemy do jakiejś większej ilości klientów, bo jeżeli już są arkusze przebigowane, to tylko i wyłącznie możemy zrobić tę jedną wysokość tego opakowania i niekoniecznie każdy klient chce taką samą wysokość opakowania, każdy właściwie chce mieć opakowanie pod wymiar i też jakieś mniejsze ilości, więc zamawiając przebigowane już formatki, to musimy się liczyć z tym, że musimy zamówić konkretną ilość, to nie jest jakieś 100 sztuk czy 200, jeżeli mówimy o jakichś malutkich opakowaniach, tylko to są tysiące sztuk, no i jesteśmy ograniczeni wtedy tylko i wyłącznie do tego jednego klienta. Również na takich maszynach ręcznych mamy ograniczoną wielkość opakowania. Wielkość opakowania, czyli szerokość i długość opakowania, jest ograniczona przez to, że jest jakaś tam szerokość robocza maszyny. I teraz idąc do sedna, jakie są koszty tych maszyn, które potrzebujemy, żeby produkować te opakowania klapowe. Oczywiście najmniejszych maszyn jakie są, ale nowych maszyn. I teraz tak, bigownica to jest od 16 tysięcy złotych netto. Czyli to jest to, co nam docina papier, arkusze nasze, robi bigi w nim. Wykrawarka szczelin od 27 tysięcy złotych netto. I później, żeby te opakowania jakoś zamknąć, należy mieć sklejarkę. Tutaj mamy od 35 tysięcy złotych netto. Tutaj są wszystkie te trzy maszyny od jednego producenta.
Czyli przypuszczam, że, czyli przypuszczam, możliwe, że jeżeli by się wzięło, czy zamówiło wszystkie, czy jakiś tam rabat by był, ale tutaj każdy producent ma swoje jakieś tam zasady. Czyli sumując wszystko, mamy kwotę 78 tysięcy złotych netto. Idąc dalej, maszyny półautomatyczne. Jakie mamy plusy i minusy maszyn półautomatycznych? Trzeba kupić kilka maszyn lub wystarczy tylko jedna. I tutaj zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Ponieważ do półautomatycznych maszyn mamy tak jakby dwa rodzaje tych maszyn. Za chwilę do tego dojdziemy. Miejsce w hali produkcyjnej zależy właśnie od tych maszyn, czyli znowu w zależności od tego, jaki typ półautomatycznych maszyn pójdziemy, tyle musimy mieć miejsca na naszej hali produkcyjnej. Optymalna ilość opakowań na godzinę. Także tutaj tego typu półautomatyczne maszyny, czy jedne, czy drugie, są w stanie już wyprodukować zadowalającą ilość tych opakowań na godzinę. Do tego typu maszyn wystarczy tylko jeden operator, nie musimy tutaj angażować nie wiadomo jeszcze kogo, płacić mu na godzinę czy jako jakieś tam zlecenie, wystarczy tylko i wyłącznie jeden operator. Nie trzeba zamawiać przebigowane formatki. Tutaj w przypadku jednego rodzaju maszyn, za chwilę Wam powiem, o którą chodzi, i mamy koszt naszych maszyn. I tak jak mówiłem, tu mamy dwa rodzaje maszyn. Powiedzmy, na czarno to są jedne typy maszyn, na czerwono to są drugie typy maszyn. I teraz, żeby Wam też przybliżyć dokładnie, o co chodzi, mamy maszyny do opakowań i mamy sloter. Slotery mamy na czerwono zaznaczone. Do slotera potrzebujemy bigownicę. Maszyny do opakowań, no to jest maszyna, tutaj zareklamuję powiedzmy swoją maszynę, Autobox 2. Bigownica nie jest potrzebna. I wracając do tych punktów, które są powyżej, trzeba mieć kilka maszyn lub wystarczy tylko jedna, to trzeba mieć kilka maszyn, to tak, to jest w przypadku slotera, to musimy mieć bigownicę. Miejsce na hali produkcyjnej zależy od maszyn, no to tutaj tak samo, jeżeli mamy sloter, potrzebujemy mieć bigownicę. I tutaj mamy optymalną ilość opakowań na godzinę i przy sloterze, i przy autoboxie. Jeden operator i tutaj wystarczy. I teraz ostatni punkt, nie zawsze trzeba zamawiać przebigowane formatki. To jeżeli chodzi o autoboxa dwójkę, czyli to na czarno to jest zaznaczone, czyli maszyny do opakowań, nie musimy mieć zamawiane formatki przebigowane już. A jeżeli chodzi o sloter, no to musimy albo zamówić przebigowaną formatkę, albo używać do tego bigownicy. I jak widzimy, kwoty 0 zł i 80 tysięcy złotych dla maszyn do opakowań, albo 16 tysięcy złotych i 85 tysięcy złotych netto. No i oczywiście do tego i tutaj jest potrzebna nam sklejarka za 11 tysięcy. Więc podsumowując, jeżeli mamy sloter, to mamy 112 tysięcy złotych netto. Jeżeli mamy zwykłą maszynę do opakowań typu Autobox 2, to mamy 91 tysięcy złotych. Idąc dalej, maszyny automatyczne. Maszyny automatyczne słyną z tego, że można wszystko na nich zrobić od A do Z, czyli zrobią nam to opakowanie, nawet są w stanie nam złożyć i skleić to opakowanie, a nawet później te opakowania poskładać na kubki, powiedzmy 25-sztukowe, i jeszcze dodatkowo nam to wszystko paskarką zapaskować. To też zależy od rodzaju tej automatycznej maszyny, ale tak tylko mówię, że jest taka możliwość. Tutaj minusem w sumie tego jest, potrzebujemy bardzo dużo miejsca do tego typu maszyn, bo właściwie to są linie produkcyjne, które no to nie jest jakieś tam 5 czy 10 metrów. Tutaj naprawdę potrzebujemy dużo miejsca, szczególnie jeżeli mamy sekcję składającą te opakowania. Plusem tego jest, że jesteśmy w stanie zrobić naprawdę olbrzymią ilość opakowań na godzinę. Minusem tego, że jesteśmy w stanie zrobić dużą ilość na godzinę, jest to, że te maszyny dość długo się przestawia z jednego rodzaju na drugi rodzaj, więc nie za bardzo nam się opłaca na tych maszynach robić 100 sztuk, powiedzmy, opakowań. W zależności od typu tych automatycznych maszyn jest jeden lub więcej operatorów. No tutaj nie jestem w stanie nic dodać, nic odjąć, po prostu. Zależy od typu automatycznej maszyny. I nie zawsze trzeba zamawiać przebigowane formatki. Niektóre z tych typu maszyn są takie, że nam już to od razu wszystko zrobią, a niektóre wymagają
tak jak w przypadku maszyn ręcznych, wymagają to przebigowanie na początku. I teraz również mamy ograniczoną wielkość opakowania. W zależności od tego, jaka jest szerokość robocza tej maszyny, to jesteśmy w stanie zrobić odpowiednie wielkie opakowanie. Więc jeżeli mamy jakąś wąską maszynę, nie będziemy w stanie zrobić jakichś dużych opakowań, jeżeli chodzi o szerokość i długość. Koszty maszyn tak naprawdę tutaj zaczynają się od mniej więcej 200 tysięcy złotych. To wszystko zależy od tego, co mamy na tej maszynie. Czy mamy tę sekcję składającą, czy tą sekcję klejącą, sekcję bigującą. Takie, powiedzmy, podstawowe maszyny zaczynają się mniej więcej od 200 tysięcy złotych. Tak jak tutaj widzicie, mamy ceny tych wszystkich maszyn i w zależności od tego, jak chcecie to produkować, te opakowania, czym chcecie produkować te opakowania, to takie mniej więcej trzeba włożyć w to ceny. No i to by było na tyle. Napisz pod spodem w komentarzu, jaki typ maszyny chcesz wybrać do swojej produkcji, czy to maszyny ręczne, półautomatyczne, czy automatyczne. Jeżeli ten odcinek przyniósł Ci jakąś wartość, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję i dzięki, do następnego razu.